Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bronze Tower Defense Inks. Ja jestem Safe Mode, czyli naszej gierce fanowskiej odnośnie naszych kochanych baloników. Naprawdę jest ona mega fajna, mega dobrze ona się w ogóle przyjmuje, mega fajnie ją oglądacie, więc naprawdę wam, no dobra, powtórzę to jeszcze raz, mega dziękuję za to oczywiście. I oczywiście moim kochanym wspierającym, dzięki, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co wykonuję na kanale, że ciągle to jeszcze przy tych balonikach jestem, a wy nie uciekacie cały czas, naprawdę jestem pod wielkim po prostu wrażeniem. Dobrze, dzisiaj chciałbym sobie troszkę pobawić się razem z wami przy odblokowywaniu umiejętności specjalnej. Może nie każdy z was oczywiście wie, gdzie one są, więc dzisiaj wam pokażę dokładnie moment, gdzie one są, jak je wykonywać, jak próbować je wykonać, bo oczywiście to nie jest takie łatwe. Umiejętności specjalne macie przy odblokowaniu ostatniego, piątego tieru, tylko właśnie musicie odblokować dokładnie tą ścieżkę, która ma tą umiejętność specjalną. W przypadku Tak Shootera zauważyłem, że umiejętność specjalną ma ścieżka środkowa, odnośnie hot spike'ów. Bardzo fajnie oczywiście, zaraz to będziemy oczywiście tutaj próbowali odblokować. I tak, nie każda ścieżka ma swoją umiejętność specjalną, tak naprawdę ma to przeważnie tylko jedna ścieżka chyba, z tego co zauważyłem. Zbuduję jeszcze tak sztorna, bo on tutaj może mi się przydać. No i spróbujmy odblokować ścieżkę specjalną. Jak to się robi? Klikacie w ten oto przycisk. Jak już odblokujecie, macie go w taki sposób. A tak macie jeszcze nieodblokowany. Klikamy i mamy ścieżkę specjalną. Ścieżka specjalna charakteryzuje się tym, znaczy gra specjalna, odblokowanie ścieżki specjalnej tym, że gramy tylko i wyłącznie tym jednym rodzajem jednostki. Jak widzicie, tutaj przez cały czas nie mam farmy, nie mam dosłownie żadnej jednostki. I tak samo tutaj jest jeszcze bossik, który będzie nas po prostu gnębił, będzie nas atakował i to będzie naprawdę bardzo, bardzo irytujące, raz wam to mówię, więc zobaczymy, jak nam się to uda oczywiście wykonać. W tym przypadku będę chciał postawić jeszcze w tym miejscu spajka, który pójdzie w ścieżkę tutaj odnośnie Red Hot, ale tutaj w tym miejscu idealnie wylądowała się ta ścieżka, to też właśnie chciałem go bardzo, bardzo, bardzo zrobić, bo to jest dobre. Czy nie, czy w tym miejscu byłoby lepiej, bo w tym miejscu jest troszkę lepiej, więc ja może postawię to w taki sposób na razie, takie czyste, suche postawienie, bez żadnych oczywiście upgrade'ów, ale oczywiście szykujemy się tutaj na bicie kamo. Właśnie, bo Tak Shooter nie jest w stanie bić lidów przecież. To co, ja dostanę jeszcze lidy do bicia tutaj? Przecież z nim się sobie całkowicie przecież nie poradzę. No nie ma szans, żeby on te lidy jakoś był w stanie klepać. Ten, jako że jest oddalony troszeczkę dalej, nie widzi tej ścieżki idealnie tutaj, jemu postawimy tutaj blady. Ten pójdzie pod speeda, czyli pod ścieżkę prawą, natomiast ten pójdzie pod ścieżkę środkową, czyli podbicie lidów. I go rozwinę jako pierwszego, tak naprawdę, żeby tylko mu robić ten oto upgrade, żeby już mieć tą pewność, że jak przyjdą nam lidy, będę mógł je spokojnie chlepać. I teraz w tym momencie myślę, że chyba lepiej będzie postawić tutaj razu blady. Blady na czwartym upgrade są strasznie mocne, bo one po prostu latają po całej mapie wręcz. I to może mi się bardzo przydać, bo mówię, nie jestem pewny, nie wiem tak do końca, jaki tutaj jest bossik. Czym on się będzie charakteryzował, czy w ogóle dam mu radę, czy też nie dam mu w ogóle rady, czy po prostu przegram już w tym momencie. Trudno jest oczywiście to określić w tym miejscu, bo mówię, jeszcze go nie widziałem nawet na oczy. Dajemy teraz blady, zasięg jest leciutko większy, jak widzicie, właśnie na tym mi bardzo tutaj zależało. I z tym zasięg jest jeszcze, jeszcze większy. Ale zasięg chyba tylko i wyłącznie lecenia pocisku, bo tak naprawdę domyślny zasięg jest dokładnie taki sam, jak i poprzednio. Z tego co pamiętam, chyba tak to było. Ale naprawdę jest. Troszkę zastanawiam się, czy będą tutaj iść kamo. Na razie z tego co widzę, nie widzę nic, co mogłoby charakteryzować, że to jest kamo. Te kreski takie, to chyba nie był kamo, to po prostu był troszeczkę wzmocniony bardziej. Mi się wydaje, że to chyba nie jest kamo. Chyba. Tak mi się wydaje, ale czy tak jest, to oczywiście, że przekonamy, jak to on dopiero do nas przyjdzie. Ale to na pewno chciałem zbudować jako pierwszy, czwarty tier, bo on naprawdę jest mocny, zaraz zresztą to zobaczycie, jaki on jest po prostu przekozacki. On samego zasięgu, jak mówiłem, nie zwiększa. Zwiększa? Nie, nie zwiększa zasięg. Dobra, zwiększa leciutko zasięg. Ale tu bardziej chodzi o to, co leci później. Widzicie, on leci do końca mapy. Jest kamo. Jest kamo. Jak ja mam bić kamo? Ale teraz poważnie pytam. Jak ja mam bić kamo? Tutaj. Tu są tylko szybkości. Tutaj jest szybkość. Lead and ceramika. Tutaj mamy ogólne bicie, ale też to nie jest pod kamo. Tutaj mamy sztorn, ale to też nie jest pod kamo. Ale nie, dobra, kamo są niszczone. To jest, czy to na pewno kamo było? Bo teraz tak myślę, czy to na pewno była kamo, bo może to jednak nie było to. Może to było coś innego całkowicie. I tylko mnie się coś tam teraz po prostu tutaj
pomyliło. Może mnie się coś pomyliło w tym momencie. Może tak oczywiście też być. Tych blade'ów oczywiście postawimy najwięcej tutaj we wszystkich tych miejscach. Czterech pójdą właśnie nasze blade, ale pierw chciałem budować ten upgrade'ik, bo zobaczcie na to, jak on bije. I kolejnego nie buduję. Kolejnego nie buduję, bo na ten okrąg mi się tutaj całkowicie nie przyda. Ten ognisty jak najbardziej tak, bo tutaj ma idealne bicie do góry i idealnie bije w stronę prawo, więc tym bardziej to oczywiście jest jak najbardziej mega, mega dobre. Dobra, teraz położyłem sobie skrótów klawiszowych. Skróty klawiszowe, oczywiście przypominam, są na Z, X i C. Tam macie skróty klawiszowe do ścieżki lewej, środkowej i prawej, więc oczywiście to wykorzystujcie, bo to jest dobre. To jest dobre, jak to jest dobre, trzeba to wykorzystać. Ok, mamy już nasz tutaj jeden, z którym będziemy się bili. To jest ten oto ufoludek, który będzie latał wokoło i on chyba z tego co pamiętam daje stuny? Nie wiem, ale póki co jest w miarę dobrze, muszę powiedzieć, jest w miarę dobrze. Oczywiście jak zbudujemy jeszcze jednego, nie tą ścieżkę, I save, ale skopałeś sprawę. Tą chciałem zbudować ścieżkę, oczywiście tą, bo mi chodzi o to, żeby ich klepać. I oczywiście, gra się kończy wtedy, jak pokonamy wszystkich, a już wiem co to robi. To nam zabiera pieniążki, to nam kradnie pieniążki, więc dobra, teraz taką. Przegram wtedy, jeśli będę miał 0 życia. Jak widzicie, on mi kradnie pieniądze, więc nie mogę nic budować. Muszę zawsze magazynować dosyć sporo pieniędzy. Czyli muszę mieć minimum 2 razy tyle, ile potrzebuję. Minimum muszę 1000 zostawiać zawsze, żeby mieć to życie. Bo nie wiadomo, kiedy tak naprawdę będzie mi to potrzebne. Teraz mógłbym zbudować sobie ten upgrade, ale jeszcze poczekam na kolejną rundę, żeby jednak tych pieniędzy było trochę więcej. Bo jeśli będę miał 0 pieniędzy, to te jednostki będą mi ściągały życie. Ja chyba nie wiem, czy teraz nie było za szybko, bo może to mi faktycznie dojść teraz do zera. Troszkę boję, że chyba dojdzie mi teraz do zera. Tak, widzicie? I w tym momencie zjada mi już życie. Dlatego też w tym momencie przestaję już całkowicie cokolwiek budować. Ale was jest dużo, nagle się zrobiło. Zróbmy tak, o. Potrzebuję pieniędzy, po prostu potrzebuję pieniędzy. Więc zróbmy to w taki sposób. I miejmy nadzieję, że jakoś się szybko klepniemy jak najwięcej, bo widzicie sami, co tutaj się właśnie zaczyna nam dziać. My przegrywamy, de facto my przegrywamy w tym momencie, bo nie możemy rozwalić tych ufolutków. A jesteśmy chyba ciągle na minusie. Nie, jesteśmy ciągle na plusie, dobra, jesteśmy ciągle jeszcze na plusie, ale to jest straszny ten plusik. Ten plus nie jest aż taki wielki, jaki bym oczywiście chciał. Przesadziłem? Nie, dobra, jestem ciągle na plusie. Ciągle to jeszcze jest plus, ale coraz szybciej mi to oczywiście ściąga. Coraz szybciej mi to życie leci w dół. Ojojku, powiem wam, że to będzie teraz takie naprawdę bardzo, bardzo hardkorowe. Dawaj, padaj pierwszy. Pierwszy niech wreszcie nam padnie, dobra, pierwszy padł, super. Tylko, że one nam się ciągle tutaj jakby zwiększają ich ilość. I to jest okropne. Czy ja wreszcie będę miał sytuację, że będę faktycznie miał taki spory zapas? Bo widzicie, nic nie buduję. Całkowicie nic nie buduję, a ja ciągle lecę w dół, nosię pieniędzy. I może robię źle, że nic nie buduję tak naprawdę. Może to jest źle, że ja nic nie buduję. Może powinienem faktycznie jak najwięcej budować w tym momencie. No ale nie mam czym się bronić przez to wszystko. Nie mam czym się bronić. No dobra, muszę tak zostawić grę i niech ona sobie tutaj radzi. Nawet chyba sprzedam tego pana. Cykam się, naprawdę się mega cykam. Bo ja bym go podbił. Ja bym go podbił szybciej, bo oczywiście wszyscy tam ginęli tutaj. No ale wtedy oczywiście moje życie by spadało jeszcze mocniej, bo potrzebuję mieć coś do bicia. A z tego co widzę, no jeszcze bardzo dużo tutaj lata. 4 jeszcze tutaj nam lata. I na razie się nie zapowiada, żeby oni mieli padać. Okej, teraz mogę strzelić sobie tego. Zdecydowanie tak. To jest moment, w którym mogę cokolwiek zdziałać, czyli coś sobie dać na plus. I dobra, mogę pozwolić sobie na jeszcze jednego, mam wrażenie. Tylko do tego upgrade'u, maksymalnie ten upgrade. Zaraz na polecie oczywiście kolejny hajs, nie taki. Potrzebuję o wiele więcej, około 2-3 tysięcy najlepiej. Bo wtedy mogę coś więcej móc próbować budować. Mamy teraz, ok. Budujemy kolejny. Super. Dobra, już jakby zapoczątkowujemy następnego do zbudowania. I jak to się nam uda strzelić, to wtedy oczywiście już mamy wygraną. Oby to się udało. 3000 potrzebujemy. 3000, ok, jest. Super. No i dobra. Wydaje mi się, że to już jest wygrana gra. Tylko, że po prostu musimy jeszcze chyba tą chwileczkę. Kamo to było. To było kamo. Ja kamo nie widzę. Kamo nie widzę, więc czemu ono mi tutaj poleciało? O co chodzi? Co, potrzebuję jakieś tutaj wsparcie, jakkolwiek teraz już. Bo ja przegrywam, bo on jeszcze żyje. Ale za chwilkę on padnie. Widzicie sami, że on już właśnie pada nam. Pójdzie? Pójdzie w tej rundzie? W kolejnej pójdzie. Oby jeszcze przed nimi. Jest, udało się. Dobra.
Mamy to. Pierwszy jest pokonany. Bardzo dobrze. I teraz co odblokowaliśmy? Sobie zobaczmy od razu. Ścieżka ta i tu mamy widzieć odblokowaną nową ścieżkę. Klikamy teraz w to i mamy nową ścieżkę. Bomb Sprayer. Ej, to jest ciekawe, co rzuca bomby wokół siebie. Odpalmy to tylko tak, o, tylko dla testu, prawda? Odpalmy to na czasówce. Tutaj strzelamy go. I teraz jak to wybudować? Ruszmy oczywiście z grą. Puszczamy tego dużo, żeby to było więcej, czyli hajsu weszło. Musimy dobić pierwszy, co drugi poziom. I teraz musimy zbudować jeszcze raz go na nim. Widzicie, mamy odblokowane. 2200 to kosztuje, troszeczkę dużo bym powiedział, ale no z tego co tutaj widzimy, to może być naprawdę bardzo mocny upgrade. Mam, a nie mam już. Dobra, znowu muszę tego przyłożyć tutaj i go zbudować. No i dobra, teraz go mamy. No dobra, powiem wam szczerze, że to jest strasznie mocne się wydaje. Drogie, kosztuje ponad te 2000. Ale i tak czy siak, to jest chyba upgrade, który może być sensowny do postawienia. Przy takich dwóch to już jest fajny oczywiście damage, tylko że on nie widzi camo prawdopodobnie. Z tego co mi się wydaje, on camo pewnie nie widzi. Tak, bo mi camo ciągle przechodzą. Widzicie, camo mi tutaj ciągle po prostu przechodzą. Więc camo mnie zniszczy. Tak, ja wiem, że tą rundę przegrałem, tą grę przegram, jak najbardziej, tak? Macie rację. Tutaj chodzi o to, żeby to oczywiście wygrać. Tu nie chodzi głównie o to. Aktualnie się bawimy. Pamiętajcie, my się teraz po prostu bawimy, żeby to jak najfajniej nam to po prostu mogło wyjść. Pszczelę sobie, że ten upgrade odnosi się zwiększenia wszystkich naszych bonusów. I teraz widzicie sami, jak to wygląda. Oczywiście, pamiętajcie, to jest de facto trzeci tier, więc bardzo, bardzo niski. Czym wyższy tier, tym to będzie mocniejsze, ale dobra. Chciałbym jeszcze wam, z wami odblokować jeszcze jeden tier specjalny. Powiedzmy, niech to będzie, może nie boomerang, a sniper. Teraz tego, musimy wylosować, gdzie on może być. Mam de facto chyba dwa miejsca. Albo tu będzie on. Spróbuję ścieżka środkowa, bo najczęściej chyba to jest na ścieżce. Tu jest ścieżka górna. Tu jest górna. Tu jeszcze nie wiem. Tu jest ścieżka środkowa. Ścieżka środkowa. No właśnie, zaryzykujmy, że to będzie ścieżka środkowa. Mamy tutaj tego 11 warstw, 30 warstw. No i ten? To nie ta ścieżka. Odblokuję to jeszcze. I mamy ścieżkę. Tu mamy bazukę i tutaj co? 400 warstw. O co, kaman? Kogo ja wziąłem? Ja wziąłem snajpera. No tak, snajpera wziąłem. No dobra, lecimy z naszymi snajperami. No powiem wam, że to jest naprawdę bardzo ciekawe. Strzelajmy tutaj ich pierw. Myślę, że póki co postawimy tylko jednego i będziemy go podbijali oczywiście do góry i zobaczymy, co z tego wyniknie. No ten tier wydaje się naprawdę mocny. Tu oczywiście mieliśmy teraz szybkość, więc to oczywiście warto zrobić sobie. I tu mamy jeszcze większą szybkość i bicie camo. A tu mówię, a czyż nie, to jest bardzo drogie, to jest bardzo, bardzo drogie. No i powiem wam, to będzie ciężko do wykonania. Tu chyba powinienem pójść w masówkę snajperów pierw. Chyba tak, tu masówka snajperów by potrzebna była. Chyba o to tu chodzi, nie w pojedynczych, nie upgrade'ować ich nawet, tylko iść w masówę, jak największą wręcz bym powiedział, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi, bo sami widzicie, że my teraz po prostu przegramy w tym momencie, bo nie mamy czym za bardzo tutaj bić i no to jest trudne będzie do wykonania, no nie wiem czy jest jak to wykonać, bo to jest umiejętność specjalna jak do odblokowania mamy. Na górną ścieżkę, tam mamy widzieć tutaj naprawdę sporym damage, więc to są wybuchy wszystkie. Więc co my odblokujemy nowego? Nie mam pojęcia, ale na pewno będzie bardzo, bardzo dobre. No, to, że oni nie biorą tych, co przechodzą, jest straszne, takie, strasznie kijowe, wam powiem szczerze. No bo nie za bardzo mamy co z tym zrobić, prawda? Nie za bardzo mamy co z tym zrobić. Dobudowujemy tych snajperów oczywiście jak najwięcej. Ale czy to ma jakieś ręce i nogi? Tu mamy bicie szybkie i bicie camo. Tu mamy po 300, czyli mamy 900. 900 i trochę, prawda? Teoretycznie jak to sprzedam, chyba zbuduję tego, tak? Tak, zbuduję go. Tylko czy to będzie na tyle szybkie, żeby tutaj sobie radzić z nimi jakoś fajnie? Nie za bardzo, prawda? Nie za bardzo. Teraz to by mógł pójść. To jest shotgun. Ale to może nam troszkę więcej dać, jeśli to oczywiście przeżyje. Jeśli przeżyje ten moment. Uwaga! Niestety nie przeżyłem.
No dobra, próbujmy jeszcze raz. To musi być do przejścia, skoro twórcy tak dali, to musi być do przejścia. Więc postawmy dwóch snajperów, pójdźmy w masówkę. Naprawdę pójdźmy w jedną wielką masówę aktualnie odnośnie snajperów i zobaczymy, czy to nam wystarczy do pokonania tego wyzwania. No może o to właśnie tutaj właśnie chodzi, żeby zbudować masówę. Niekoniecznie jakościówkę, tylko właśnie ilościówkę. No zobaczymy. 4200 to 420 to kosztuje, więc dużo de facto. No ale to na pewno jest to przejście, przecież skoro mamy tylko snajpera, nie możemy przez nic innego zbudować. Nie możemy postawić coś, czego nie mamy, prawda? Więc to musi być do przejścia. To musi być do przejścia i pewnie do przejścia na 100%. Nie możemy ustawiać sobie first, last, it i tak dalej. Więc tym bardziej to musi być jakoś tutaj fajnie do wykonania. No powiem wam, że jestem naprawdę tutaj mega teraz ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale tymczasem kawunia jak najbardziej trzeba się jej napić. No i dobrze, kolejny snajper. Tak zbudujemy do 5 i zaczniemy wtedy upgrade'ować ich. Albo zbudujemy do 5 i postawimy jednego do upgrade'owania obok całkowicie. Powiedzmy, że nawet na przodzie, a będziecie tutaj w tym miejscu. No i będziemy, nie wiem, liczyli na to, że to wystarczy. Mam pięciu teraz. No właśnie, ale tak średnio bije, prawda? Tak średnio sobie z tym wszystkim radzi, prawda? No właśnie, albo z tej strony postawimy tego, który będzie bił tym największym możliwym damage'em. Albo na górze, albo tutaj, w tym miejscu. O właśnie, w tym miejscu. Zobaczymy, czy położenie ma znaczenie, gdzie on po prostu będzie. Nie mam pojęcia, raz wam mówię. Ale mówię, no nie mam co budować. Nie mam co innego zbudować, bo muszę pójść w masówkę. 22 runda potrzebuje bić wtedy dopiero lidy. Dopiero to jest moment, albo zbudujmy cały rządek tutaj. Cały rządek, czyli jeszcze dwie sztuki tu potrzebujemy zbudować. I może to nam wystarczy. Później będziemy dostawali więcej hajsów, więc może to będzie jakoś ciekawie wyglądało. My bijemy jednocześnie. Widzicie, oni biją jednego. Jednego i tego samego biją. Bez sensu, prawda? Z lekko bym ich... Co, muszę zacząć modyfikować, bo oni biją ciągle tego samego, to jest bez sensu. Jak będzie większa szybkość, to będą mogły one się jakby przeplatać między sobą. I to powinno nam dawać lepsze rezultaty tak naprawdę w tym momencie. Bo widzicie, oni biją dokładnie tym samym rytmem. I to jest głupie, bo oni przecież nie rozwalają wszystkich. Nie mają szans ich rozwalić, tylko to jest to samo dokładnie tempo. Tu mam około 1000 zamrożonego. To jest jakiś taktik. Wiecie, jakbym go spróbował postawić. Tu są jakieś rozpryski, widzicie? O, one mogą być dobre. Rozpryski mogą być dosyć ciekawe, muszę wam powiedzieć. Tylko, że bij troszeczkę bliżej, dobrze? Jakbyś mógł bić tutaj. Czemu ty bijesz w tych strongów? Nie. Bij tych first. Bij tych first. Zdecydowanie. Tu mamy bazukę. Duży zasięg, spoko, że to jest duży zasięg, no ale mówię, mi brakuje czegoś do bicia, no tych najbliżej, żeby on bił first. Ja rozumiem oczywiście, że on się skupia na tych najmocniejszych, no bo to jest snajper, przeważnie go się tak właśnie ustawia, a ja bym jednak wolał, żeby on bił tutaj tych, co tutaj nam próbują przejść zaraz. Może tak będę grał? Może tak powinienem grać z tymi jeszcze kolcami? A spróbujmy. Spróbujmy się troszeczkę na kolcach skupić. Może faktycznie to by miało sens, gdybym grał jeszcze pod kolce tutaj. Nie wiem, ile te kolce wytrzymują. Postawmy na razie jedne kolce i zobaczymy, jak to będzie nam tutaj wyglądało. Ile one są w stanie po prostu wytrzymać. Kolce kosztują nas 30. Więc pod snajpera to wiecie, to jest nawet okej. Okay, to jest nawet okej. Okay. To budujemy pod H, tak? Pod H to budujemy. To jakoś powiem wam, że to idzie, to dosyć będziemy musieli tego naprawdę dużo zużyć, żeby móc się na kolcach bronić. No ale może to będzie miało jakiś tam skutek sensowny, bym powiedział. Dobra, próbujmy, co jakiś tam czas podblokujemy przynajmniej kilka sztuk. To jest pod co? To jest pod N. Okej. No zawsze wiecie, zawsze to da nam większy wybuch, prawda?
No nie no, muszę pójść na początku chyba pod snajper. No nie wiem, jakie są wasze propozycje, jak to można przejść? Może wy mi podpowiecie i dopiero w kolejnym odcinku spróbuję to przejść, albo przejdę to po prostu poza materiał, nie wiem, jak wolicie. Ale widzicie, odblokowywanie tych poziomów wcale nie jest takie łatwe. Tutaj trzeba się troszeczkę zastanowić, jak to zrobić, rozplanować, pokminić, bo naprawdę to jest strasznie, strasznie trudne. Mówię, najgorsze jest to właśnie, że one biją w tym samym rytmie. Więc to jest ten cały problem, że nie mamy za bardzo co tutaj zrobić, prawda? To jest ten ból. Nie mamy co za bardzo tutaj zrobić w tym momencie, bo przez to, że to jest ten sam rytm, dokładnie ten sam rytm, nie, chyba najlepiej się grało, jeśli one były faktycznie... Ja potrzebuję różne tempo. Ja bardzo potrzebuję, żeby one były w różnym tempie, czekajcie. Spróbujmy, ostatnie już podejście, dobra? Ostatnie podejście, tak się umówmy. Zbuduję specjalnie ich w różnych miejscach. Z nadzieją, że będą one w różnym rytmie. Jak zobaczę, że są w tym samym rytmie, no to będę musiał je usunąć, postawić jeszcze raz. Może tak to zrobimy. 300. Marnuję 90 na sprzedaży, ale może mi się tak się bardziej opłaci, niżeli modyfikacja ich. Czyli na zasadzie, po prostu wiecie, że będę stawiał jednak te spajki i pineapy. Pineapy? Pineapy, dobrze. Dobrze powiedziałem, okej. Troszkę się już zastanawiałem, czy dobrą nazwę wymówiłem. Ale dobra, na razie widzicie, są one chyba delikatnie w innym rytmie. Inne jednostki biją. Może ułożenie troszeczkę tutaj nam pomoże, żeby faktycznie ten rytm między nimi był faktycznie inny. Najgorsze, jeśli one mają dokładnie ten sam rytm, oczywiście. No bo wtedy one biją tego samego balona. Bo to chyba nie jest jakoś tak ustalone w gierce, że one faktycznie wtedy biją różne. One biją dokładnie tego samego. A to jednak nam zależy, żeby jednak faktycznie one miały całkowicie inne cele. Tak mi się zresztą wydawało, że one tak właśnie biły tego samego dokładnie. No chyba, że nie wiem, jesteś ślepy i one faktycznie biły poprawnie, czyli biły zawsze kogoś innego. Czy ty będziecie ich klepać, czy też nie? Nie, oczywiście, że nie. No po co? Po co macie bić tych, którzy nam przychodzą właśnie? Ale mi tutaj brakuje ustawienia tego. Czy tutaj jest ustawienie? Może tutaj jest gdzieś ustawienie? Ej, napiszcie mi, proszę was. Czy tu jest gdzieś ustawienie tego, kogo ma on klepać? Bo ja powiem wam szczerze, że ja tego nie widzę. Naprawdę ja tego nie widzę. Może ja jestem ślepy. Bardzo oczywiście możliwe, że jesteś ślepy. I to jest gdzieś tutaj do ustalenia. No bo jest ten sam rytm. Okej, tu już jest inny rytm. Dobra. Wiecie co? Zacznijmy już kogoś ustawiać innego. Powiedzmy jednego tego przynajmniej sobie postawmy już. Może w ogóle pójdziemy pod szybkościówkę na razie? Szybkościówka kosztuje 3000, to jest strasznie dużo oczywiście. Dobra, zostawmy na razie w tej postaci, zbierajmy pieniądze, zobaczymy co z tego wyniknie. Tutaj potrzebujemy to, tutaj to będzie ta szybkość, to nie, to jeszcze postawmy oczywiście, bo to będzie bardzo, bo to będzie szybsze atakowanie, bicie 7 warstw oraz bicie kamo. No kamo mi się oczywiście przyda, nie wiadomo kiedy to kamo wreszcie tutaj ma przyjść. No i teraz zostaje nam tylko jeszcze sprawa, chyba i tak pójdę pod shotguna, ale to będę potrzebował. 3 razy większy speed, to może być mega mocne. W Deadly Precision w to nie będę chyba iść, to chyba sobie, to sobie całkowicie podarujemy, ale ta ścieżka jak najbardziej tak ona będzie nam potrzebna. No właśnie, bo widzicie sami ile tego tutaj leci, ile tego tutaj po prostu leci. Więc co potrzebuje? Malutkie wsparcie chyba. Tak, postawimy jeszcze więcej jednostek, może teraz nie potrzebujemy, potrzebujemy jednak. No i dobra, no i dobra. Przechodzi mi tego dużo oczywiście. Bardzo dużo wręcz bym powiedział. Ale zobaczymy co z tego będzie. Raz, dwa, trzy. Shotgun. Okej, rozpryski są fajne. A widzicie, no on leci gdzieś indziej. No, leci tutaj tyle tych, których my potrzebujemy faktycznie klepać, a on całkowicie skupia się na czymś całkowicie innym, bo no nie wiem, bo co, prawda? No to mówię, to jest ten cały ból, że one są skupione na nie tym, co powinny. No ale dobrze, chyba nic na to nie poradzę, po prostu tak jak wygląda. No mówię, chyba że jest gdzieś taka możliwość ustawienia, kogo mają one bić. Żeby zawsze to były firsty. Proszę. Czemu wy nie bijecie tych first? Ach, to jest po prostu okropne. Okej, to mamy bardzo, bardzo szybkie oczywiście. Dobra, postawiamy ich jeszcze więcej. Miejmy nadzieję, że tam jakoś wystarczy, prawda?
Ciebie chyba nie pokonałem, prawda? Ty będziesz nam przychodził przez długi, długi czas. Z tobą będziemy mieli naprawdę mega, mega problemy. Tak mi się wydaje zresztą. Pójdziemy po tą rakietę chyba tutaj na początku samym. Oczywiście pierw budujemy masę, masówę budujemy, żeby jakoś sobie tutaj oczywiście radzić z tym wszystkim, bo pamiętacie, zawsze jak ten balonik mi przejdzie, to zabiera mi bardzo dużo życia, więc to jest oczywiście ważne, żeby go niszczyć jak najszybciej. 10 sprzedanych spowoduje budowę bazuki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To są wszystkie, jakie mam. Tego oczywiście nie mogę sobie na to pozwolić. Teraz musimy pozbierać koło przynajmniej 1000. Przynajmniej 1000 potrzebuję, żeby sprzedać 6. Za 6 dostanę 1800, prawie 2000. To potrzebuję 1500. Bo pamiętajcie, że ja muszę sobie zostawić jakąkolwiek obronę jeszcze, prawda? Chyba, że sprzedam więcej. O, okej, okay, jest dużo tego. Jeszcze jeden musi pójść. Okej, okay, mamy bazukę teraz. No, bazuka bije już bardzo, bardzo szybko z tego, co widzę. To już jest w porządku. I ma bardzo ładny, oczywiście rozprysk też. Szybkość, rozprysk, warstwy też bardzo ładnie oczywiście klepie. Więc tutaj już się wydaje troszeczkę to lepiej wszystko. Więc miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Czy on jest głównym bossem do pokonania? Tak by się wydawało, że to jest nasz boss. Jeśli jego pokonamy, to wygramy gierkę. Tak się wydaje zresztą. Oby tak było, szczerze mówiąc, oby tak było. Bo naprawdę potrzebujemy wygranej. Potrzebujemy wreszcie jakiegokolwiek wygranej. Okej, okay, pójdźmy w tą stronę. Ale teraz mamy problem, bo teraz to nam dużo życia zjadło, tak? To nam zjadło bardzo dużo, dużo życia. Zbudujmy jednego pod szybkość. Dobra, to zawsze nam coś jeszcze to pomoże. Pamiętajcie, to bije szybko i też bije więcej warstw. To oczywiście jest dobre. To oczywiście jest bardzo, bardzo dobre. Teraz tak, zbudowałbym tego najchętniej. Semi-automatic. To będzie strasznie szybkie, więc to też byłoby bardzo, bardzo milutkie, gdybyśmy to już mieli. Tu mamy tyle. Teoretycznie dałbym radę. Okej, okay, mamy tego pod szybkość już, więc super. Więc super. Teraz już idźmy. Zbudujemy tu, powiedzmy, kolejnego. Specjalnie buduję ich daleko od tej głównej ścieżki. Głównie przez to właśnie, żeby one nie były stunowane. Żeby one nie były stunowane. I musimy jego pokonać. On jest naszym największym wrogiem, bo jeśli on padnie, to my wygrywamy. Tak, jeśli on padnie, my wygrywamy, więc musimy go klepać jak najszybciej. Mamy tylko 25 życia, to jest bardzo malutko życia. Więc co postawię, wszystko, co do tego mogę postawić. Jest, wygraliśmy to, udało się. Dobra, dobrze, że nie poddałem się na początku. Że poczekałem do końca i odblokowaliśmy. Co odblokowaliśmy? Troszeczkę inne wybuchy, widzicie? Będą inne wybuchy i to jest co? Flash gun. Flask. Czyli co to będzie? Sprawdźmy oczywiście to. Oczywiście to sprawdźmy, tylko to będzie pewnie strasznie drogie. Tak, to będzie na pewno mega, mega drogie, więc żeby to zbudować, to potrzebuję pójść pierw w coś, co będzie mi dawało przeżywalność, jakąkolwiek. Więc tutaj oczywiście pod przeżywalność na początkowe rundy oczywiście idziemy w przypadku bomb, na bomb shootera. To jest najlepsza jednostka, żeby przeżyć faktycznie jak najwięcej rund. No tak, bo ona ma później te rozpryski. Te rozpryski są bardzo, bardzo dobre, te właśnie. Więc to potrzebujemy. Później dołożymy sobie tutaj jeszcze może snajperka. I snajperek też tutaj oczywiście da nam bardzo dużo przepraszam, nie snajperkę, tylko ninja małpkę. Ona też nam da dosyć dużą przeżywalność. Więc oczywiście tak. To jest właśnie to, co potrzebujemy na samym początku. No i dobra, w tym momencie mogę sobie już pozwolić na naszego snajpera. Tak jak i poprzednio budujemy do drugiego tieru. Czyli drugi tier do wyboru ścieżek. I dajemy znowu w to samo miejsce kolejnego snajpera i mamy nasz nowy upgrade. Jest on droższy, tamtego kosztował 1200, a ten czym się różni? Ma rozpryski, ale są większe, widzicie, są o wiele większe. Możemy to nawet sobie tutaj sobie przetestować. Czyli zbudujemy dokładnie tego samego, tylko oczywiście postawimy go w tą ścieżkę standardową. I standardowa ścieżka... Czekajcie, bo teraz już... czekajcie, tutaj są duże rozpryski tutaj, czekajcie, to jest taki sam? Chyba taki sam jest rozprysk, taki mi się wydawało, jest dokładnie taki sam. Chyba tak, bo dokładnie taki sam. No dobra, okej, czyli jednak to nam nic nie dało. Jeszcze oczywiście, są oczywiście te kolejne jeszcze upgrade'y dalej, które są już inne. Te, ale kosztują one bardzo dużo. One kosztują po 15. Standardowo ten kosztuje, widzicie, 11.
Tutaj kosztuje już 25, bo to jest specjalna, ukryta umiejętność, więc ona jest o wiele, wiele droższa. Ale tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. Jest to bardzo ważne i bardzo mi zawsze jest milutko, jeśli to robicie. Więc dzięki wielkie każdej osobie, która pamięta, żeby ten swój kciuk zostawić pod filmikiem i też napisać jakieś miłe słowo. Jest to bardzo, 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 bardzo wskazane. Dziękuję bardzo każdej osobie, która pamięta o rzeczach i zachęcam nowe osoby do subskrypcji i pamiętajcie przy subskrypcji zostawić dzwonka, żeby mieć informacje o nowym filmie. Więc na razie. Hej, hej. Pa!